Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Postanowiłam zrobić sobie fajne sandałki. Takie oto sandałki. Chodziłam po sklepach i szukałam sandałki z pomponami, ale ceny były kosmiczne, więc postanowiłam zrobić je sama. Także kochani, jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić takie sandałki, zapraszam Was serdecznie na film. Takie sandałki znalazłam w Primarku. Jedynie co mi w nich nie pasowało, to końcówka. Jak widzicie, to jest taka nakładka, ale łatwo można było jej się pozbyć. Cały czas zastanawiałam się, na co będę mogła nakleić moje pompony, żeby je przełożyć przez rzemyki. I słuchajcie, tyle kombinacji było, tyle już na AliExpress siedziałam i zamawiałam różnych rzeczy, ale wpadłam na pomysł, żeby otworzyć swoje stare pudełeczko ze świecidełkami. Szukałam czegoś okrągłego, podłużnego i tak wpadłam na kolczyki. Stare kolczyki, w których już nie chodziłam. Kupowałam sandały, zobaczyłam takie oto frędzelki i pomyślałam sobie, że również fajnie będą wyglądać. A z czego są te frędzelki? Również kolczyki. Różne zawieszki znalazłam na starych naszyjnikach, których oczywiście już nie używam. Były małe frędzelki, ale pomyślałam sobie, że jeszcze fajnie będą wyglądać duże frędzelki. I te frędzelki miałam z starej poduszki, ze starych chustek, apaszek. Kiedyś były modne właśnie z takimi frędzelkami. Poszperałam trochę w domu i znalazłam. Ale żeby tak łatwo nie było, musiałam cęgami, takimi do drutu, przymocować do frędzelków kółeczka. No i na końcu oczywiście pompony. Jedno opakowanie kupiłam takich typowo pastelowych pomponów, ale stwierdziłam, że chciałabym mieć multikolorowe sandałki i drugie opakowanie kupiłam z żywymi kolorami. Zaczęłam przyklejanie pomponów do blaszek. Powyciągałam rzemyki i z boku poukładałam sobie pompony, żeby mniej więcej wielkościowo w jednym bucie i w drugim bucie wyglądały tak samo. Ale słuchajcie, z każdym momentem, kiedy nakładałam nowy pompon albo nowy frędzelek, cała koncepcja mi się zmieniała, także to było na spontanie. Leciałam po kolei, to co mi się podobało, to po prostu nakładałam. Sandałki gotowe. Jedyna rzecz, która została do zrobienia, to nałożyć nakładkę na rzemek i przykręcić go śrubką.
mojej córce spodobały się kolorowe buty, że postanowiłam parę pomponików przykleić na jej sandałki. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie oczywiście kciuka do góry. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Ziaczki Wam źle i dużo słonka. Pa!